woda powoli opada w Cieszynie i odsłania ogrom zniszczeń. Teraz czas na usuwanie błota, osuszanie i liczenie strat. W wyniku powodzi zostały zalane domy, gospodarstwa, a także firmy. Z trudną sytuacją muszą zmierzyć się m.in. właściciele stoisk w centrum handlowo-targowym Nowa Juwenia w Cieszynie przy alei Jana Łyska. Rzeka Olza nie była dla nich łaskawa. Obecnie trwa usuwanie skutków powodzi, czyli wielkie sprzątanie, a sklepy i stoiska na terenie Juwenii pozostaną nieczynne do odwołania. Ocalało coś? Nic, praktycznie wszystko jest do wyrzucenia, chłodnie zalane, towar cały zalany, butów żeśmy wywieźli całego busa, wszystko mokre, po kolana wody, mułu było po kostki, po prostu dramat. Czyli co, straty ogromne? Ogromne straty, to się nie da opisać z tymi stratami. Tu żeśmy po kolana w wodzie chodzili, jeden po prostu, zresztą pani widzi, to pozostałości to są, po tyle cośmy wyrzucili, tu wczoraj jeździły samochody, które wywoziły towar, cośmy wyrzucali na kupę, to chyba 30 samochodów wywieźli, towaru wszystkiego, no po prostu dramat, to nie da się opisać to, co się działo. No nie spodziewaliście się takiej wody tutaj? Gdyśmy w sobotę stąd wyjeżdżali, to Olza była bardzo nisko, nikt się nie spodziewał, bo tak jakby były jakieś ostrzeżenia czy coś, to by się przyjechało busami, powywoziłoby się towar, czy by się podniosło wyżej, a po prostu to co żeśmy tu zastali w niedzielę rano, to no, dramat, no, to się nie da opisać, nie? To się po prostu nie da, tu ludzie beczeli, wieszać się chcieli, dramat. Takiej wody nie pamiętam, nie? Bo to były te podtopienia czy coś, ale to na ulicy, ale na targowisko, żeby tak tu wleciało do magazynów, to po prostu to jest, no to się nie da opisać, wie pani, tu ludzie są załamani, nie? Ludzie nie dość, że po prostu teraz towar żeśmy stracili, teraz sprzątamy, zanim to wysprzątamy, nikt nie będzie tu przychodził, no bo to jest tak, zanim się to sprzątamy, to nie wiem ile minie, miesiąc, zanim to po prostu się odbudujemy, chociaż niektórzy się chyba nie odbudują. No właśnie, no jakiej pomocy, na jaką pomoc może liczycie, na jakie wsparcie, czego byście potrzebowali na chwilę obecną? Proszę panią, no trudno powiedzieć, na pewno jakieś rekompensaty. Właściciel też obiecał, że tam z czynszami nam poobniża, będzie nas wspierał jak może, no ale to jest wszystko kropla w morzu. No, po prostu tu jest stracone wszystko, nie? Teraz będzie wszystko trzeba wywalać, mi 7 chłodni zalało. 7 chłodni z towarem. Jedna chłodnia, wie pani ile kosztuje. Mam 7 takich chłodni, pełne towaru. Słodycze, wszystko do wyrzucenia, nie? Straty przeogromne. Przeogromne i to nie u mnie, tylko wszyscy, bo tu nie można się jednostkować, że ja czy ten. Po prostu wszyscy najemcy, po prostu to na razie to jeszcze jesteśmy tacy na żywo, na świeżo, ale to po prostu spać się nie da, jeść się nie da, po prostu no jest dramat. Po prostu jest dramat. Nie wiem kiedy i czy się w ogóle odbudujemy. Może część się odbuduje, ale ci, co nie mieli żadnych oszczędności czy tamtego, no to ja to czarno widzę, w czarnych kolorach. Znaczy ogólnie jest na razie dramatycznie, nie? Bo jest wszystko zalane, nie ma prądu przede wszystkim, nie możemy podłączyć naszych lodówek, żeby ratować towar, który jeszcze został. Wody było tak w kolano, no więc cały towar, który był na podłodze jest zalany, mokry, do wyrzucenia po prostu. Bo to się nie nadaje już do, tym bardziej, że my na przykład w naszym wypadku są to spożywcze rzeczy, no to więc absolutnie nie możemy tego już sprzedać. No jest firma, która sprząta teraz, no zobaczymy, jak będzie sytuacja dalej się rozwijać. A to macie jakąś firmę tutaj, tak, sprzątającą, czy jak? Bo właściciele Juwenii tutaj sprowadzili firmę, która sprząta, myjką, no i wywożą śmieci z zewnątrz też firmy, bo tu kupę kartonu, wszystkiego, mnóstwo do wyrzucenia towaru, to wszystko by tutaj, to dzisiaj to już tu jest pięknie. Wczoraj to były po prostu hałdy wysokie towaru do wyrzucenia. Ale jak wyglądały te wasze ostatnie dni, no bo tu pewnie się działo i pewnie walczyliście od rana do wieczora. Cała niedziela od 5:30 poinformowano nas, że jest zalane. Po kolana, po uda było wody, no i szliśmy w wodzie, no i w ogóle ratunku nie było niczego, bo jak do wody wyciągać, to woda opadła, to dopiero zaczęliśmy całą niedzielę działać do późnych godzin wieczornych i wywozić wszystko do domu i nie wiadomo co z tym. No, czy na... A dzisiaj już wtorek i cały czas widzę, że tu w gotowości działacie, prace trwają. Co towaru przeglądamy, czy coś jeszcze nie jest mokre, co jeszcze się nadaje, co jest do uratowania, a co nie. No i czyścimy, no
z tego błota, z tego szlamu, wszystko, no, podłogi. Bo nie każdy ten towar pewnie, no pani tu mówi o spożywce, no wy tutaj macie odzież, tak? To rozumiem, że nie wszystko jest do uratowania. Czy wy już jakoś liczyliście te straty? Jakie to są? Jeszcze to za wcześnie na liczenie strat, bo jeszcze szereg rzeczy mamy nieprzeglądniętych nawet, nie? Robimy teraz tak, żeby można było tu na nowo się transportować, że tak powiem, no a potem zobaczymy co. No strat na razie nikt chyba nie liczy. No. Z jednej strony pocieszamy się, takie, że mają gorzej też, nie? Ludzie domy potracili, my tutaj, no ale wszystkiego szkoda, nie? Tutaj tyle rzeczy, tutaj mięsne, tutaj pani ma ręczniki czy coś, wszystko w wodzie, tutaj była woda po kolana wszędzie w tych budynkach. Bo jest ten szlam, to jest najgorsze, że jeżeli by czysta woda zalana, no to jeszcze jest, a najgorsze jest to, że to jest błoto, które z ubrań nie schodzi, nic, to jest najgorsze, co może być. To jest wszystko do wyrzucenia, się wydaje, że to jest tylko mokre, a jak to wyschnie, to jest szlam, to jest do wyrzucenia wszystko, wyprać, no nie, do uratowania. Czyli wszystko brudne, czy jakiej pomocy teraz oczekujecie, czy co wam jest potrzebne na chwilę obecną? Jest firma sprzątająca, no to działa. No jakiegoś wsparcia finansowego, żeby mogliśmy podjąć jeszcze dalej pracę, bo jak to trzeba towaru nakupić, żeby cokolwiek sprzedawać, no i jeszcze tych klientów, żeby przyszli, bo Czechy też zalane wszystko. Właśnie, nasi klienci, którzy stanowią te 80%, też walczą z powodzią, prawda, także no my też teraz nie pracujemy, a opłaty niestety trzeba robić. Jak liczycie, kiedy tutaj otworzycie te własne biznesy, no nie wiecie pewnie na chwilę obecną. Nie, prądu nie ma, bo jest zalana stacja cała, także mówią, że no do końca tygodnia prądu ma nie być. Czy to tak pierwszy raz tyle wody? W którym? 2007? No kiedy? W 2010, ale to zawsze doszła tak do tego pasu zieleni. No. Ewentualnie tam koło dworka zawsze wylało, bo tam ta Olza jest tak na łuku i tam wylewało. Ale tutaj ludzie pracują po 30 kilka lat, nigdy czegoś tam było. Właśnie my sobie plujemy po prostu w gębę, że tyle ludzi tu jest i nikomu nie przyszło do głowy, nikt jakoś nie... Żeby coś zabezpieczyć, nie wiemy dlaczego. Bo ten towar podnieść. Ale dlatego nas to też, że Olza była bardzo nisko i żadne wskazania nie wychodziły na to. W sobotę jak wyjeżdżaliśmy z pracy od godziny 13, to było ponad do ile? Może Olza była nisko. No i cały czas mówili, że jednak te ostrzeżenia były przeszacowane, a jednak się okazało, że nie. Czyli w ogóle nie byliście tutaj na tą wodę przygotowani? Nie, absolutnie. Nie, jeszcze cały czas szło w korycie i to tak padał sobie ten deszczek, bo też mówi od czwartku, on tak sobie, nie były te opady takie duże, nie, także no naprawdę, ja sama teraz sobie cały czas zastanawiam, dlaczego nikt nie wpadł, bo można było po prostu uniknąć, chociażby jej worki czy coś. No właśnie, a jak kwestia tych worków, jak pomoc miasta? No nie, no nic, żadnych nie było nawet takich sugestii. No. W sensie chyba nawet nikogo tutaj z miasta jeszcze nie było. Nie wiem, czy wczoraj, bo ja byłam krótko, ale chyba nikt się nie zainteresował jeszcze. Nie. Żadnej sugestii w ogóle nie było. Jeszcze o 14 przecież stała burmistrz na moście i relacjonowała, że jest wszystko, że Olza idzie. Ja myślę, że to wszystkich zaskoczyło po prostu, bo to była 5 rano ta fala, nie? Nikt się po prostu nie spodziewał. No mówię, ludzie tu pracują od początku praktycznie, są tacy. I nie było nigdy, nigdy tu Jowenia nie była zalana, nigdy. Zawsze ta woda była do poziomu ulicy. No, a tu mieliśmy po tyle. Wszystko pływało. No, pływało. No. No tak, no to straty ogromne, no bo co z tym zrobić? I teraz trzeba będzie chyba jeszcze podłogi robić, bo to wszystko, tam płyty puchnie i No tak, no to teraz przyjdzie czas właśnie na szacowanie tych strat tak naprawdę. Dzisiaj już ta woda opadła, ale no niestety, no straty są ogromne. Straty są ogromne, niestety cały czas działamy, myjemy, pierzemy w domu, pralka chodzi już ile, 48 godzin non-stop. Przeżyłam tu 3 powodzi, ale ta czwarta jest po prostu katastroficzna, naprawdę. My w niedzielę rano nie wiedzieli, czy mamy w Boguszowicach ratować dom, bo woda też wylała, potok nam wylał. Czy jechać tutaj, ratować majątek, więc, znaczy towar? Dzięki Bogu w Boguszowicach potok unormował się, no ale niestety tu są wielkie straty.
tej chwili na razie sprzątamy, robimy, myjemy. Widzicie, dość tak, dzięki Bogu, tak fajnie wszyscy razem. Tak jak mówię, bieda łączy, no ale ja mówię, że w porównaniu oczywiście z Nysą i z Kłodzkiem, to myśmy się obeszli taką małą krwią, ale no trudno. No właśnie, małą krwią, ale jednak straty są. Wy nie spodziewaliście się takiej wody? Nie, my się nie spodziewali takiej wody, naprawdę nie spodziewali. Olza, o 9 wieczór jeszcze było tu nad Olzą, woda była normalna, mała, w ogóle nic nie wskazywało na to, że będzie tak. No. Jakiegoś wsparcia potrzebujecie, na jakąś pomoc liczycie? No, bardzo bym prosili, żeby Urząd Miasta, jednak jesteśmy na terenie miasta Cieszyn, żeby władzy coś nam pomogli. Co możemy, robimy sami, bo myśmy zdolni, robotni i tak dalej, ale chcielibyśmy jakieś wsparcie od władz też, jak najbardziej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.